Srebrna Góra to przede wszystkim największa w Europie górska twierdza, miejsce aktywnego wypoczynku i niezwykłych widoków. Wokół niej 11 tras rowerowych enduro. Dwie utworzono dzięki zbiórkom publicznym. Teraz ich twórcy chcą zbudować kolejne 2 km linii F-Line. Trasy łatwej, szybkiej, skocznej i dla każdego. A o szczegółach opowiedzą Państwu Marek Janikowski, twórca srebrnogórskiego Trail Parku i Szymon Szaman Goziek, jeden z najlepszych freeriderów na świecie. Wizja jest nowej super trasy, gdzie będzie się leciało pełnym piecem, ale również gdzie amatorzy też będą się dobrze bawić, ponieważ ta trasa będzie tak zbudowana w taki sposób, że i profesjonaliści, i amatorzy będą mogli cieszyć się flow i fanem na tej trasie. A co oznacza pełny piec według Szamana? Zobaczcie sami. Nową trasę ma zbudować jeden z najlepszych w tym fachu na świecie, Nico Wink. Główny operator maszyny, główny projektant trasy i tak naprawdę ojciec chrzestny Bigger na świecie. Gościu, który ma największe doświadczenie w tego typu trasach i to daje nam gwarancję, że ta trasa będzie po prostu najlepsza. I cieszę się bardzo, że będzie to w Srebrnej Górze, ponieważ to jest najbliższy bike park od mojej miejscowości. Marku, opowiedzmy trochę jeszcze o samej zbiórce. W jaki sposób można Was wspierać i ile tak naprawdę potrzebujecie? Informacje o zrzutce można znaleźć przede wszystkim na Facebooku Tras Enduro Srebrna Góra oraz na portalu zrzutka.pl. Zbieramy tak naprawdę pieniążki na wynagrodzenie dla Nico Winka. Zbieramy 100 tysięcy złotych. Pozostałe koszty, dodatkowe koszty paliwa, wynajęcia koparek, pracy pomocników ręcznych, noclegów dla Nico i jedzenia, no to jakby pokryjemy i tak jakby dodatkowo, są dodatkowe koszty, które się jeszcze pojawią, ale to już jakby nasz problem. Najważniejsze to zebrać tą wysoką, dość wysoką garzę, jak dla nas bardzo wysoką, dla Nico Winka. Dlatego poprosiliśmy kolarzy, rowerzystów, znajomych o pomoc, o wsparcie. Wesprzeć można każdą kwotą, bo najlepiej by było, jak byłoby tam 10 tysięcy wpłat po 10 zł i byłoby po temacie. Natomiast na razie jest około 400 wpłat, mamy około 40 tysięcy złotych. I zbiórka idzie do przodu, mamy nadzieję, że zakończy się sukcesem. Co ciekawe, na zbiórce, wpłacając pieniążki, można sobie wybrać jedną z nagród, są tam różne ciekawe nagrody i myślę, że każdy też znajdzie tam coś dla siebie. Szymon, rozumiem, że uzbieracie kwotę i od razu startujecie. No myślę, że tak, nie ma na co czekać, zimy teraz wyglądają tak, że można budować. Więc mam nadzieję, że może już w lutym, tak Marku? Tak, jest plan. Zaczynamy budowę i w miesiąc może się wyrobimy, może w dwa, nie wiem jaki jest dokładny plan na to. To już wie chyba sam Nico i pewnie Marek. Ale im prędzej, tym szybciej, bo sezon tuż i trzeba jeździć. A tymczasem zapraszamy wszystkich rowerzystów z całej Polski, pomimo tego, że jest zima, ale jest lekka, na trasę Enduro do Srebrnej Góry. Zapraszamy. I zapraszamy również na facebookowy fanpage trasy Enduro Srebrna Góra, gdzie na bieżąco można śledzić aktualności. Pod materiałem zamieszczamy link do zbiórki i zapraszamy do budowania F-Line.